Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Classic. Moi drodzy, dzisiaj chciałabym jedną rzecz nadrobić, bo mamy książkę rachunkową i możemy ją oddać teraz aż 3 osobom. I myślę, że tak, Torbenowi nie ma sensu jej oddawać, bo on w nagrodę nas, z tego co pamiętam, uczy nauki otwierania zamków za darmo, a my już i tak wydaliśmy na to nasze pieniądze. Więc możemy to olać. Kolejną osobą jest Koragon. I okazuje się, że tą książkę potem możemy od nich odkupywać za 30 czy tam 15 sztuk złota. I możemy zdobyć więcej niż jedną nagrodę. Więc Torbena pominę, ale możemy Koragonowi powiedzieć, że mamy książkę. I nie tylko, widzę. Popatrz, co tutaj mam. Ależ to księga rachunkowa Lemara. Co zamierzasz z tym zrobić? A jak myślisz? Oto twoja księga. Dziękuję. Ocaliłeś mój tyłek. Lemar potrafi być bardzo niemiły. Proszę, przyjmij to jako nagrodę. To wszystko, co pozostało. Dobra, i teraz możemy bodajże to odkupić. Kurde, za 100. Ale to i tak warto. Nie wiem, czy dostaniemy expa od Torbena, jakbym teraz poszła, ale na pewno u Hanny się opłaca to jeszcze zrobić, bo ona nam da specjalny mieszek, który nam się jeszcze nawet w dzisiejszym odcinku myślę, że przyda. To tylko gadanie. Także sprawdzimy, czy Torben mi da jakiegoś expa. Hej! Nie zasłużył sobie na to. Mam tutaj księgę rachunkową Lemara. Skąd ją masz? Powinno cię raczej interesować to, że jest w niej twoje imię. Daj mi ją. A co dostanę w zamian? Nie mam żadnych pieniędzy i nie mogę ofiarować ci nic więcej niż moją najszczerszą wdzięczność. Dobra. Możemy ją odkupić. I teraz jeszcze pójdziemy do Hanny. No to są darmowe punkty doświadczenia, które się na pewno przydadzą, mimo że wydajemy teraz na to pieniądze. Ale to nas przybliży do tego też, żeby dzisiaj otrzymać nowe punkty doświadczenia, także to będzie coś, myślę, fajnego. Pójdziemy do Hanny i, moi drodzy, pójdziemy dzisiaj do specjalnego miejsca, gdzie jeszcze nas nie było. Może nawet do dwóch, bo chcę troszeczkę nadrobić zaległości, a niekoniecznie od razu zajmować się kwestią smoków. Zobacz, jaką książkę znalazłem. To księga rachunkowa Lemara. Skąd ją masz? No... To dobrze, że Lemar już jej nie ma. Jednak czułabym się lepiej, gdybym mogła ją zatrzymać. Proszę, weź tę księgę. Dziękuję. Przyjmij to w nagrodę. Co to jest? To klucz do bram bogactwa. A no właśnie. Teraz tak, otworzymy sobie ten mieszek. Mały klucz i kilka wytrychów. To się nam przyda, już mamy aż 33. I teraz co? Myślę, że ruszamy do specjalnego miejsca dzisiaj i myślę, że będzie fajnie. Spodziewałam się, że zrobimy to wcześniej, ale myślę, że możemy to zrobić teraz. Myślę też, co zrobić z kwestią gildii złodziei, bo ona nam już się kompletnie nie przyda. Umiemy wszystkie rzeczy złodziejskie, które mnie interesowały. Zrobiliśmy zadanie. Zadania dla gildii też zrobiliśmy. No, oprócz sekstansu jeszcze, więc to jest rzecz, którą zostawimy na razie. Jeszcze dlatego tej gildii zabijać jeszcze nie będę. Ale myślę, że jak już oddamy ten sekstans, to będziemy mogli się gildii pozbyć raz na zawsze. I co? I ruszamy tutaj. Pewnie już część z was wie, gdzie płynę. Jest tutaj taka wysepka, którą chyba nawet tutaj widać ogólnie. I my płyniemy na drugą stronę tej wysepki. I tam są skarby gildii złodziei schowane właśnie i do tego nam Hanna dała kluczyk. Musimy tylko uważać, żeby nas nie capnął potwór morski, bo to jest dosyć raczej taka rzecz, która się zdarza. Tutaj w ogóle mogę chodzić, nie wiem dlaczego. Znaczy się, jest to delikatnie rzecz mówiąc logiczne, że mogę w niektórych miejscach po prostu sobie pospacerować. Tutaj z tego co pamiętam będą jaszczurki różnego typu, więc możemy je powybijać. Przy okazji uda nam się wbić nowy poziom, dzięki czemu będziemy mogli się nauczyć na pewno kowalstwa i jeżeli nam starczy punktów, to tej smoczej krwi. A jak nie, no to będziemy musieli poczekać na kolejny poziom.
A dlaczego kowalstwa? No dlatego, że okazuje się, że jak jesteśmy łowcą smoków i nauczymy się kowalstwa, to możemy później wykuć sobie specjalne ostrze na smoki. I jest to podobnoż naprawdę fajna broń. Chociaż nie wiem, czy jest lepsza od tej, co mam. Będę musiała to sprawdzić, bo jak nie, to nie będziemy się tego uczyć. Ale jeżeli tak, to jak najbardziej by się przydało. No bo nie powiem, byłoby fajnie. Tylko nie wiem, czy ostrze na smoki jest dwuręczne, czy jednoręczne. Dlatego to jeszcze będę musiała sprawdzić. Ale na tej smoczej krwi mi zależy z bardzo prostej przyczyny. Tą smoczą krew możemy wykorzystać właśnie do chyba stworzenia tych broni. A jeżeli nie do tego, to możemy ją po prostu później sprzedać za 200 sztuk złota. Co tu się kuźwa dzieje? Czemu ta jaszczurka się zbagowała tak bardzo? Było bardzo dziwne. No ale jak widzicie, jesteśmy już na miejscu. Także możemy sobie te jaszczurki powybijać. One już nic nam raczej na aktualnym etapie nie zrobią. Nie wiem, czy to już wszystkie. Chyba tak. Bo już kompletnie nic tutaj nie widzę. Także chyba mamy każdą jaszczurkę ubitą. Od nich możemy sobie wziąć standardowo pazurki. Jest też jakiś nawet rdest polny. Po dwa pazury. Zawsze lepsze to niż nic. Tutaj czegoś nie ma przypadkiem przy tych beczkach? No nie widzę, także chyba nie. Tutaj też nic nie ma. Tu jest wejście do jaskini. I słyszę jaszczurkę kolejną. To nie jedną, ale mamy nowy poziom. Tu jeszcze chyba jakaś powinna może leżeć albo nie? Chyba już zebrałam. A no nie wiem. Ale jesteśmy na miejscu, tylko że nic nie widać. Także przydałaby się pochodnia. Przynajmniej ja nic nie widzę. Jest po pierwsze srebrny puchar. Możemy go potem sprzedać. Ach, tu są te kolce. Ja nie do końca pamiętam, jak tutaj z tymi kolcami się żyło. No na pewno nie w ten sposób. Przestraszyłam się w ogóle. O Jezu. No, na pewno nie przydałaby nam się akrobatyka, bo się akrobatyki nie da mieć w... Aj, nie da się tak przejść. Może spróbujemy z wyciągniętą kuszą. No niestety. Dobra, bo ja mam plan, tylko nie wiem, czy on mi wyjdzie.
Okej, udało się mi jakimś cudem, nie wiem jak. Ale po prostu chyba dlatego, że kolce zadziałały z jakimś opóźnieniem. To tylko dlatego. Dobra, i ogólnie my możemy tutaj dużo wcześniej przyjść, tylko że prawda jest taka, że jak tu przyjdziemy wcześniej, to nie otworzymy chyba właśnie wszystkich skrzynek, bo część z nich można otworzyć dopiero jak mamy klucz od Hanny. 100 sztuk złota. Chyba, że na kluczek możemy otworzyć wszystkie. O, tu jest nie na kluczyk. O, tutaj też jest nie na kluczyk. Dobra. Czyli musimy pootwierać. To tak. Lewo. Nie. Prawo, lewo. Prawo, lewo, lewo. Prawo, lewo, lewo. Prawo. Prawo, lewo, lewo. Prawo, 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 lewo. Srebrny puchar, posążek Inosa i złoto. I jeszcze ten kufer. Prawo, lewo, lewo, prawo, 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 lewo. Okej, ta sama kombinacja. No i co? I mamy wszystko chyba pootwierane i pobrane z tego miejsca. Parę kosztowności. Nie zaszkodzi. Zawsze warto mieć niż nie mieć. No i nie wiem, czy te kolce działają, czy nie. Tak. Działają, ale jakoś dziwnie. Mi się wydaje, że już możemy się stąd w sumie teleportować, bo już nie potrzebuję tu być. Także weźmiemy teleport. Do przełęczy. W Korinis konkretniej. I ruszamy. I teraz tak, jeszcze bym chciała do Bastera pobiec, może z tymi rogami. Także użyjmy miksturę prędkości, żeby nie marnować czasu naszego zbędnego. Dobra, bo ja tak sobie biegam i w sumie się zastanawiam, czy dobrze robię. Czy tutaj dałoby się zeskoczyć? W teorii by się dało, w praktyce nie wiem. Na pewno szybciej. W jakimś tam stopniu. Bo wiecie, zależy mi na pieniądzach, żeby jeszcze tutaj to zdobyć i mieć to z głowy, bo finanse nam się mogą przydać dosyć solidnie. I myślę, że możemy się dzisiaj zająć też ewentualnie hoszpakiem. Możemy z nim widzę jeszcze pogadać. Co myślisz o tym całym polowaniu na smoki? Chłopaki mogą z tego wyjść, objuczeni złotem, jeśli nie odwalą wcześniej kity. Ja tam wolę się trzymać z Lee. Mam więcej rogów cieniostworów dla twojego kupca. Świetnie! Daj je tutaj. I przynieś więcej. Kto wie, jak długo jeszcze ten kupiec będzie chciał te rzeczy. Oto twoja działka. O Boże, ile na tym jest pieniędzy. Myślałam, że zmarnowałam mniej kasy. Coś się w końcu zmieni. Dobra, jemy coś na manę. I to jak najszybciej. W końcu to była jego decyzja. I teraz do przełęczy Korinis, żeby już nie biegać tam 1000 razy. I wracamy do kolonii górniczej. Miejmy nadzieję, że nam się to poszczęści. Jeszcze musimy właśnie tego całego gestata tam pobiec jeszcze raz. Ale myślę, że to gdzieś tam przy okazji pewnie bardziej. I myślę, że możemy zajść od strony tej, wiecie, tego skrótu do Górniczej Doliny. Pytanie tylko... Ta, skrótem. Już pobiegam tędy, to już tędy. W sumie i tak lepiej iść ogólnie tą stroną chyba. Znaczy wiadomo, tamtędy jest trochę bliżej. Jeżeli mam być szczera. Ale tylko trochę.
No, wcześniej tutaj mieliśmy magiczną barierę. Teraz jej tutaj oczywiście nie ma, więc możemy sobie swobodnie biegać. Zastanawiam się, co tutaj zrobić. Kwestia chłopaka to nie będzie głupi pomysł. Szczególnie, że myślę, że z taką grupą orków sobie powinnam poradzić. On ma niby obstawę, ale też nie jakąś taką chyba ogromną. Z Sengratem też nie powinno być większych kłopotów. Bardziej z tą bronią Ferosa, bo nie pamiętam, gdzie ona leży. Chociaż może i pamiętam. Czemu Biff tutaj jest? A, bo on może pracować dla mnie. Ja bym go z jednej strony mogła wziąć, ale mam miksturę prędkości i on za mną po prostu nie nadąży. Także ja nie potrzebuję takiej kuli u nogi. Myślę tak sobie. No co, może tędy? I teraz byśmy tędy poszli, wzdłuż rzeki. Albo i nawet mogłam tędy biec. Bo tak jest chyba bezpieczniej. Pobieg oczywiście w stronę palisady, także to jest informacja dla nas. Ile tutaj jest dla mnie przeciwników. I są też orkowie. Na szczęście tylko dwoje mnie zaatakowało. To są wojownicy. Wcześniej to też byli wojownicy, nie? Ale ładne obrażenia, nie wiem czy zauważyliście. Wystarczyło tylko broń zmienić. Dobra, bo ten topielec też mi widzę psuje renomę. Jakieś miksturki dacie? Dacie, to dobrze. Akurat mikstura prędkości mi się wyczerpała. Czy wy widzicie to statko ścierwojadów? Ale zajebisty expik tutaj leży. Tylko czy ja mięso z tego potrzebuję, to już bym wątpiła. One tutaj chyba już 5 rozdziałów się respią w tym miejscu. Chyba już nie będę tego zbierać. Nic tu nie ma. Dobra, zapiszmy się. Pobieg w stronę palisady. Okej, są smocze zębacze. Nie pogardzę, ale akurat tutaj bym wolała pojedynczo. Tam jest elita i to mnie troszeczkę niepokoi. Czy to tak miało być? Ale i tak przydałoby się z tą elitą. Dobra, zrobimy jeszcze jednego save'a tutaj niżej, bo nie wiem, jak ja sobie z nią poradzę. Mnie dosyć solidnie bije. Leczenie lekkich ran. Ale zauważyłam jedną rzecz. On się jakoś bardzo nie stara, tak wiecie, bronić bardzo solidnie.
O kurde, aż trzy są. Akurat poszły jeść orka, więc mam szczęście. Takie smocze zębacze to w sumie już taka pipiduwa. Nie wiem, czy ktoś rogi zbiera. Tam jest jeszcze jedna elita, kolejne smocze zębacze. Czy ja dobrze idę w ogóle? Chyba dobrze. O, cieniostworka też jakoś słyszę. No ty się zbagowałeś. Nie, spoko. Chyba spoko. Chyba okej. Byleby ta elita mnie nie dotknęła jeszcze. Jakieś wargi chyba się też chcą na mnie rzucić. Ale wyżynka. Nic tu nie ma. Ojejku. Trochę jestem pogryziona. Przydałoby się jakieś leczenie zarzucić. Nie mam tyle many, poważnie. O Boziu. Mamy leczenie średnich. Nie ma czego plądrować. Ja niestety nie pamiętam, gdzie to ciałko leży, ale gdzieś mi się kojarzyło, że tu. To był cieniostwór, no właśnie. To się przyda. Nic tu nie ma. Jest warg. Tam mi zabili cieniostwora. Najpierw te wargi. O mój Boże, trzech orków naraz? Dobra, manewry wymijające. Jezu, nic nie widzę. Masakra. Dobra. Dobra.
już sobie daruj. Uff. Wybaczcie, że ja się tak nie odzywam, ale po prostu się skupiam. Nic tu nie ma. Bo jak widzicie, jest młyn. Solidny. Do tego. Wybijam aktualnie pół górniczej doliny. Tu jest widać ciut od tych cieniostworów. Naprawdę dużo. Dobra. Cudownie. Hej i do widzenia. Ale wybijańsko. Teraz tylko pytanie brzmi. Gdzie jest ten Sengrad? Bo mi się kojarzyło, że on jest gdzieś tu bliżej. Może przy tej Elicie? Przydałoby się iść wzdłuż tej palisady. Tylko uwaga na Elitę. No, zmiecie mnie zaraz. Aj. Prawie to przeżyłam, nie wiem czy widzieliście. Ale bardzo szybko mnie załatwił, to już takie dziwne było moim zdaniem. Dobra, może na razie sobie dam spokój. Przejdę się może tutaj gdzieś bliżej jeszcze. Kurde, ja bym sobie dała rękę uciąć, że tam gdzieś leży. Po tamtej stronie. Do widzenia. Wiecie, to jest jedno wielkie po prostu ekspowisko. Krwiopijce, topielce. W sumie możemy tutaj połazić tak sobie po prostu dla jajec. Pochodzić, poekspić. Nie zaszkodzi. Masakra. Ja się tylko zastanawiam, jak my zrobimy to z tą... to oblężenie tutaj. I po pierwsze, weźmiemy miksturę prędkości. Idziemy się nauczyć tej smoczej krwi, bo bez tego polować na smoki też nie pójdę. I myślę właśnie, że pobiegniemy tędy. Są jakieś wargi i tak dalej, ale to na razie mnie nie interesuje. Tu jest bardzo małe zagęszczenie tych orków w sumie. Ja powinnam tędy biegać wcześniej. Może to gdzieś tutaj jest to ciało?
Hej, no naprawdę, tu jest taka bezpieczna droga, żeby się dostać, wiecie, do tej kopalni, a ja tędy w ogóle nie chodziłam. Jakim cudem wy mnie bijecie bardziej niż smocze, to ja nie wiem. Masakra. Najgorsze jest to, że się nie zapisałam. Dobra, prawie mnie zagryzły. No cudownie się czuję. Czy zbierać z nich coś? Chyba nie. Myślę, że bez sensu. Chociaż z tego są jakieś tam zawsze pieniądze, nie? Dobra, to już zbiorę, jak już to nic zabiłam. Tu nie ma. To już to zbiorę. Niczego tu nie znajdę. Dobra, chyba wszystko. Po chłopaka na razie nie idę. Chwilowo biegniemy do Gestata jeszcze raz, żeby się nauczyć tego, co trzeba. Tu już może być gorzej przebiec. Chociaż... nie ma tutaj tak dużo aż tych orków. Mikstury tu leżą. Dobra. Nie wiem, ile mnie goni. Nawet jeżeli mnie któryś goni, to... już tam kit. Mamy jaszczurki. Najważniejsze, że jesteśmy w miejscu, gdzie trzeba. Myślałam, że mnie któraś goni. Witaj, Gestat. Weź mnie naucz smoczej krwi. Naucz, co chcesz? Krew najłatwiej spuścisz, przecinając brzuch lub gardło zwierzęcia ostrym nożem. Okej, okay, dzięki. No, co ty jeszcze uczysz? Ognisty jaszczur. Dobra, to już mnie tam mniej rajcuje. Jak my stoimy z expem? Jezu, nie mapę. Kurczę, no ładnie. Powiem szczerze, że zaraz znowu nowy poziom. Na tych jaszczurkach bym sobie na kół chciała tego. Dobra, no, niestety mnie podpaliła. Ale krzywdy mi to dłużej nie robi. Pięknie, już kolejny poziom. Parę orków zabitych, parę jaszczurek i już. Dobra, możemy w ten sposób. Dobra. I jaszczurki zabite wszystkie. W ogóle to mogę nosić. Ale to jest lepsze. Okej. Okay. Miecz Ferosa, zguba w ciemności. Okej. Okay. Łowcy smoków. Sekstans, hoszpak. A może do hoszpaka byśmy jeszcze poszli dzisiaj? Wiecie, bo... Tak niewiele czuję, że zrobiłam. Tylko do hoszpaka teraz znowu lepiej z zamku. I tak samo się przespać do rana od razu. Tylko, że tam znowu też jest dużo tego wszystkiego i znowu trzeba iść jakoś tak naokoło. Doszło do mnie to i owo. Za dużo tego wszystkiego jest. To było oczywiste od dawna.
łażenia i w ogóle. Dobra, mamy ranek. Tutaj nie przejdę nigdzie. Tutaj już też nic nie znajdę. Ewentualnie byśmy się tego kowalstwa nauczyli i zobaczymy, co nam to da. Jeżeli oczywiście mogę, ale powinnam móc. Hej! Naucz mnie kowalstwa. Co konkretnie planujesz zrobić? Okej, 5 punktów. Naucz. Co konkretnie? O, w ten sposób, dobra. Długi miecz magiczny miecz półtora ręczny, magiczny miecz dwuręczny. Na przykład. I jak to teraz działa? Nie mam młotka, poważnie? Masz młotek? Nie masz pewnie, bo nie handlujesz. Hej, ty! Co wy... Masz ostrze. Może ostrze potrzebne mi. Czym? Nie. Dobra, nie robimy tego, bo na razie nie mam w ogóle ani młotka, ani niczego. Więc nie będziemy marnować na to punktów. Okej. Okay. Miecz. I teraz się w ogóle też zastanawiam, bo mamy 60, czy sobie nie dać... Chociaż nie, bo tu inaczej działały te progi. Karolot by mnie nauczył piątkę za 10 jeszcze. Zaczynam. Dokładnie. Nie mogę ci już niczego na... Jesteś bardzo dobry. A, ty i tak uczysz do 60. Dobra, no to na razie i tak nic z tym nie zrobię. Łowcy smoków, hoszpak. No ten hoszpak mi chodzi po głowie. Można by spróbować, tylko tutaj jest takie oblężenie po tej stronie. Że tutaj bez mikstury prędkości to się nie da. Oni się już nie cyrtolą tutaj w ogóle. Musimy troszeczkę zwiać. Liczyć, że dadzą mi spokój. Mi się kojarzy, że ten miecz Ferosa to właśnie w tym miejscu, gdzie... Dobra, wargi mnie gonią, to mogą być. Bo to akurat skóry bym zaniosła. Cudownie. Tu jeszcze właśnie też leżały jakieś randomowe rzeczy. Mikstura się przyda. Tu był jakiś kuferek, tak samo wczoraj. Czy wczoraj, wcześniej. O, lewo. Lewo, lewo, prawo, prawo. Ryba, siarka i eliksir many. Dobra, może być? Możemy iść po hoszpaka. Tam nie powinno być jakoś bardzo trudno chyba. Chyba, podkreślam. O mój Boże, ile tu jest tych orków. Dobra, za dużo was, za dużo. Coś zabiłam. Okej. Aż mi broń latała. Dobra, nie ma tutaj elit, więc to jest ten plus. Ja już chyba tego hoszpaka w ogóle zabiłam. Mi się tak wydaje.
By jakiegoś szamana dziabłam, a Hoszpak był chyba szamanem. O Boże, ale masz fajny ciuszek. Dobra, fajnie. Fajnie mi dziacie. Szczerze mówiąc, fajniejszy ciuszek miał tutaj niż w Nocy Kruka. Tutaj się przynajmniej wyróżniał. I mamy miecz Fera, czy inaczej Ferosa. Nic tu nie ma. Bo tutaj jest źle napisane. Czyli możemy też od razu oddać tę sprawę na zamku. Tu jeszcze zostawiłam coś. Nie ma czego plądrować. W tobie akurat nic, ale tutaj są jeszcze coś orkowie. Nie ma czego plądrować. To już zebrałam. To jeszcze ty? Tak jest. I tu jest jakaś broń. To fajnie, udało się jeszcze to pod koniec odcinka dzisiaj zrobić. Możemy, myślę, wziąć teleport do zamku i oddać dwa questy. No i akurat. Nie zajęło to zbyt wiele czasu. Knecht Feros. Gdzie był Feros? Tutaj był. Cześć. To było przecież. Znalazłem twój miecz. Dzięki. Jestem twoim dłużnikiem. W zamian pokażę ci kilka sztuczek, dzięki którym będziesz mógł lepiej wykorzystać swą siłę i zręczność podczas pojedynku. Aha, czyli ty mnie uczysz, to na razie mnie nie interesuje. Robiłbym to inaczej. A Hoszpaka mi kazał zabić chyba... Wiedziałem, że pojawił się... Orik czy Parsival? Uch, ale mi ścięło grę. Naprawdę w to wierzasz? Nie wiem nawet, kto mi kazał to zrobić. Mam. Hoszpak nie żyje. Wspaniale! To powinno zasiać zamęt wśród orków. Może mimo wszystko jest jeszcze dla nas nadzieja. Mam nadzieję, że to wydarzenie pozwoli nam nadrobić straty ostatniego tygodnia. No, ja też mam taką nadzieję. To fajnie, wykonaliśmy dwa zadania. Została nam tylko ta zguba w ciemności, ale ja niestety nie pamiętam, gdzie to ciało Sengrata jest. Także ewentualnie sobie na szybko teraz sprawdzę, żebyśmy już to mieli z głowy. Byłoby dobrze. Wtedy moglibyśmy inne rzeczy ogarniać. Tylko ja bym chciała, żeby mi to inaczej napisali. To chyba była zguba w ciemności. Tak jest. Dobra, znajdź ciało. Nie wiem, w którym to jest miejscu konkretnie. Niestety nie ma zdjęcia. Biegnąc w kierunku palisady i przepływając przez rzekę. No właśnie. Tylko ja nie mogłam za bardzo tego ciała znaleźć, także myślę, że sobie to zostawimy na razie w spokoju. To jest taka najmniej w sumie chyba istotna rzecz chwilowo. I skoro już mamy te umiejętności odnośnie wydobywania tutaj już tej krwi i tych łusek, to myślę, że w kolejnym odcinku udamy się po pierwszego smoka, żeby go zaciukać i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Najchętniej to bym dodała w siłę te punkty. Bo już się raczej jakichś trofeów czy czegoś takiego uczyć chyba nie będę. I w manę bym dała, chociaż tutaj nie mam żadnego nauczyciela za bardzo. Ewentualnie zjemy ciemne grzyby, ale mam ich chyba troszeczkę jednak za mało. Bo te 4 punkty mi trochę zalegają.
No ale nie wiem. Na razie zostawimy to tak jak jest. Moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, komentarza, subskrypcji. Ja lecę montować dla Was ten film, a myślę, że w kolejnym już zaczniemy polowanie na smoki. Trzymajcie się i cześć!